Siemanko moi drodzy, siemanko wszystkim, witam was moi drodzy w szóstym już odcinku z Fishing Planet z serii levelowania nowego konta. Ja jestem Yuken i zapraszam was do oglądania. Moi drodzy, tak jak zapowiadałem w poprzednim odcinku, dziś na tym już no prawie że 12 levelu, no, który zaraz będę mieć, idziemy sobie na skalne jezioro. Dlatego teraz, bo jesteśmy już na to gotowi, jak sami widzicie, koszt podróży na skalne jezioro to jest 2000, nie jest to mało, także trzeba wszystko dobrze przemyśleć, obcykać tak, żeby się opłacało. Sprawdzimy oczywiście sobie ekwipunek i to też wam, moi drodzy, radzę zrobić. No nie będziemy łowili na małe żywce, tam raz możemy rzucić, natomiast to się nie opłaca jeszcze na tym levelu. Na pewno będzie nam potrzebne coś innego i tutaj na te pstrągi będziemy musieli sobie zaraz wziąć zanęty, haczyki, tu mamy jedyneczkę, tu też mamy jedyneczkę, no nie wiem, czy nie za duże, może na spławik założymy haczyk bezzadzierowy, dwójeczka. A tu niech sobie ta jedyneczka będzie. Czyli moi drodzy, pierwsza rzecz, siatkę mamy 7-kilogramową i powiem szczerze, no przy tych pstrągach to jest troszeczkę mało, ale no patrząc obiektywnie, jeżeli miałbym tą siatkę kupować, a 12 kilo jest pojemności, a no jest spora różnica. Według mnie lepiej poczekać do 15 poziomu, który wbijemy bardzo szybko i już mamy 25 kg. Ale myślę, że mogę, skoro oszczędzam, raz sobie pozwolić i w tym konkretnym wypadku kupić strunę, która nam da 15 kg, czyli będziemy mieli dwa razy więcej niż mamy obecnie. I tą strunę sobie, moi drodzy, kupimy. No nie jest to może jakoś tanio te 2000, ale no trzeba... Trzeba jakiś tam sposób, kochani, próbować radzić sobie, bo pamiętajcie, że to się musi zwrócić. Tą siatkę już sobie sprzedamy, no wiele za nią nie dostaniemy. No i tu nic więcej ze sprzętu nie będziemy zmieniali, tylko w sklepie będą nas przynęty interesowały. Na pewno nam się muchy przydadzą. Są dosyć tanie, więc kupimy ich tak, żeby ze 100 było. Możemy sobie spróbować koniki polne, które nie są drogie. Też, żeby ze 100 było. Jętki nie, świerszcze niekoniecznie, może te świerszcze, bo są droższe i tu już więcej nic nie mamy do dyspozycji. Czyli będziemy łowili na muchy, na koniki polne i zobaczymy, jak to wygląda. No tutaj, tak jak mówię, ryby raczej nie ma, jest jeszcze sztuczna ikra, jedną kupimy na próbę. Tylko i wyłącznie jedną, zobaczymy, co się tutaj zadzieje. No jak już widzicie, troszeczkę kasa się nam uszczupliła, więc jeszcze raz sprawdźmy, czy na pewno nam tutaj te nasze przynęty, kochani, się wklepały. No dobra, to niech będzie na spławik konik polny, a tutaj niech na przykład sobie będą muchy. No i dobra, mamy, słuchajcie, tą strunę kupioną i możemy śmiało lecieć w tym momencie na skalne jezioro. Myślę, że wszystko mamy. Licencja oczywiście, kochani, zaawansowana, bo będziemy łowili w nocy. Jak widzicie, kasa cały czas ucieka. Kolejne 2000 za podróż. Także myślę, że teraz zobaczycie, jak to szybko idzie. Jaki będzie nasz cel? Oczywiście celem będzie polowanie na pstrągi, kochani. Najlepiej na unikatowe. To będą tak naprawdę w tym levelowaniu konta pierwsze unikaty. Jeszcze żadnego unikata nie złowiłem, bo jak wiecie, czy to na samotnej gwieździe, czy na leśnej willi, u żadnych tutaj unikatów nie mamy. Wiecie, pierwsza moja miejscówka, na której zazwyczaj łowię, jest tak, że rzucamy sobie blisko, ale zrobimy taki myk, że wędkę numer 2, nie wiem, czy koniecznie, żebym na tą ikrę spróbował, dlaczego się zaraz przekonacie, albo na małe żywce, bo tam może jakiś unikat nam się trafić. To musimy tam rzucić, słuchajcie, pod skałę. Niech sobie ten grunt tam idealnie. Niech sobie ten grunt będzie pod skałą, a tutaj na przykład na konika polnego, znowu F11, moi drodzy, na konika polnego gdzieś sobie rzucimy, a na przykład tutaj, gdzie ryby skaczą. I zobaczymy, czy na muchy, czy na koniki polne. Nie ustawiałem tutaj gruntu wprawdzie, ale... A, i oczywiście nie zrobiłem jednej ważnej rzeczy, no to sobie połowię na pewno. Widzicie? Trzeba o tym pamiętać od samego początku. Niestety... Najlepszym błędy się zdarzają, a potem byście siedzieli i się zastanawiali, czemu nic wam kompletnie nie chce wziąć. A no właśnie zaraz by się okazało dlaczego. Także moi drodzy, czas. Ja tu generalnie
po części proponuję jednak łowienie w nocy, aczkolwiek sobie teraz ustawię na noc, dlatego że będziemy ten czas, słuchajcie, za darmo przesuwać. Będziemy ten czas przesuwali za darmo, także no nie mamy, wiecie, no 2000 zapłaciliśmy za wejściówkę, także pamiętajcie, że musimy iść bardzo ostrożnie, jeśli chodzi o wydatki. Dobra. Mamy mniej więcej coś takiego, no i myślę, że zaraz coś się powinno dziać. Jest jeszcze druga miejscówka, oczywiście tam między skałami, ale jeżeli by tutaj ryby nie brały, to pójdziemy oczywiście tam. Tutaj bardzo fajnie się, kochani, łowi, jeśli macie ten stojak na dwie wędki. Rzucacie dwie mniej więcej tutaj bliziutko, jedną właśnie tam dalej i wyciągacie. Celem jest to, żeby expa jak najwięcej. Młody łosoś Clarka, zobaczcie, 17 doświadczenia nie jest to dużo, 42 kasy to też jeszcze nie jest dużo, ale przebitka jest na pewno większa do wagi. Na razie je będziemy zatrzymywali. Chociaż nam chodzi generalnie tu o pstrągi, na których zobaczycie, że ta przebitka jest, no nie oszukujmy się, kochani, ogromna. Jeśli oczywiście na ikrę nam nic nie weźmie, to spróbuję wyjątkowo te małe żywce założyć. Zobaczymy, czy jakiś tam się gałgan trafi. Zobaczcie, ryba za rybą. O, tu już coś konkretniejszego nam wzięło. Pierwsza ryba, która troszkę bardziej walczy. Bo na karpiach tego nie miałem okazji doświadczyć. O, zobaczcie, następna tam wariuje. Nic, tego musimy wyciągnąć. Może jakiś medal nam tu płynie. Jest szansa na to, kochani. Jest szansa. Wędek, jak widzicie, nie zmieniałem. Nic kompletnie w sprzęcie nie robiłem. Chodziło o to, żeby jak najwięcej expa nam tutaj wpływało. O, to jest naprawdę pierwsza ryba, kochani, która nam walczy. Pierwszy raz w historii mam rybę, która tak zacięcie walczy. Z karpiami nie miałem tej przyjemności, a tutaj ją mam. Może uda się dwie zarazem wyciągnąć? Czapuła jakaś, nie wiem co to jest, kurczę. Za dziwadło. Czukuczan biały, nawet widzicie się. Nie jestem w stanie tutaj wysłowić. Dobra, to spróbujmy inaczej. Żeby nam jakiś czukuczan dziwny nie brał, bo to nie jest chyba ryba opłacalna. Wyjątkowo spróbuję jeden raz na małe żywce. To jest taka tutaj fajna, słuchajcie, miejscówka. Mam ją sprawdzone na unikatowe strągi. Tam właśnie z brzegu, a tutaj sobie na koniki polne. No możemy spróbować na muchy. Będziemy testowali cały czas. Testuję też to na waszych oczach. Bo ja byłem na Skalnym Jeziorze, mając na poprzednim koncie, słuchajcie, gdzieś wszedłem chyba koło 20 levelu, jak już miałem stojak na dwie wędki, jak już miałem bodajże inne tutaj przynęty i bardzo szybko z 20 do 30 levelu tutaj awansowałem. To szło bardzo szybko. Jestem ciekaw, jak to będzie, wchodząc tu prawie na 12 levelu, jak szybko będziemy tutaj awansowali. No trochę idzie tego doświadczenia, no ale 16 to nie jest żaden szał. Ale ponieważ chcemy przesuwać czas, no to, moi drodzy, do siatki ładuję wszystko jak leci. Bo pamiętajcie, a nie, teraz się zapomniałem, kochani moi drodzy, ja nie mam siatki, ja mam strunę. A ze struny już nie da się ryby wypuścić, także muszę przemyśleć te moje ruchy w tej chwili. Kochani moi drodzy, muszę mocno te ruchy przemyśleć, bo ze struny, o, coś większego nam wzięło. Pięknie. Nie wiem, czy da się mocniej podkręcić, a da się nawet. Nic się chyba nie zadzieje. O! Jak on nam dziwnie odpłynął. Prawie by się wyhaczył. No te pstrągi są, słuchajcie, trochę nieobliczalne. Możemy mieć skręcony powrotek na maksa. Nic się nie zadzieje. Zobaczmy, czy ta ryba była warta tych. Łosoś Clarka, no 145, więc powiedzmy, no dobra, powiedzmy, że się te małe żywce wróciły. Ja tu generalnie, słuchajcie, jak już łowiłem i łowiłem bardzo fajne unikaty, to łowiłem na duże minogi i na żywce Schwinner. No, na początku uważam, że jest to kompletnie, słuchajcie, nie... O, i mamy branie. Na początku uważam, że jest to nieopłacalne i lepiej jednak na muchy łowić. No taka jest prawda. Młody łosoś Clarka. Za mało doświadczenia, także... Ale dobra, ładujemy.
Wiecie co, zrobimy sobie tak. Pierwszego dnia, to jest dopiero nasza pierwsza nocka, zobaczymy jak te zapełnianie siatki będzie szło. Ładujemy do siaty wszystko jak leci. Zobaczymy ile wyjdzie kasy z tej siaty. Jeśli nie będzie to satysfakcjonujące, to po prostu następnej nocki będziemy zatrzymywali już takie, no troszkę powiedzmy, większe rybki. No to jak widzicie, bliżej się o wiele więcej dzieje. To jest taka moja miejscówka, to jest takie lekkie zagłębienie. Naprawdę fajne ryby wyciągałem. To była kwestia, słuchajcie, wrzucenia dosłownie trzech wędek, trzymania ich tu blisko i wyciągania jedna tak naprawdę za drugą. Jedna za drugą. Musiałbym sobie te markery teleportować tutaj i byłoby spoko. Tak, no taki jest plan, przesunięty czas na nockę, dlatego żebyśmy mogli za darmo przesuwać czas na następną dobę. Oczywiście celem no, jest tutaj zapełnienie siatki i wtedy przesuwanie czasu. Łowienie na muchy czy koniki polne wydaje mi się opcją dobrą, przynajmniej opłacalną. Takie tutaj mam zdanie, kochani. No, może przerzucę trochę tą wędeczkę i pójdziemy oczywiście drugą miejscówkę, wam też zaraz pokażę. Spróbujemy na tej drugiej miejscówce również. To było gdzieś tu bliżej troszkę. Teraz w tej chwili oczywiście rzucam z pamięci, no bo nie mam tu, nie mam tutaj markerów, więc rzucam z pamięci. Ale myślę, że tak wchodząc właśnie na te skalne jezioro, robiąc w ten sposób, wyławiając czy to medale, no jeszcze nie trafiliśmy żadnego medala, unikata też nie, ale robiąc w ten sposób, myślę, że jesteście w stanie bez problemu bardzo, bardzo szybko. No, młodego nie będziemy teraz. Aha, miałem zatrzymywać. No widzicie, no się zawiesiłem. Bo miałem każdą rybę po prostu zatrzymywać w tej misji, ale zobaczymy. Tam jedną wypuściłem się, nic nie stało. No bo to jest ta różnica. Ja proponuję to zrobić, kochani, w ten właśnie sposób. Jeżeli macie ten 11-12 level, no to tutaj, żeby jednak fajnie zarobić, żeby się zwróciło za ten przylot, za te... No, zobaczcie, 111 kasy, 40 doświadczenia. Fajna rybka, więc w jakiś tam sposób te małe żywce się zwracają. Trzeba by to przeliczyć oczywiście, ale wydaje mi się, że jest git. Moi drodzy, wydaje mi się, że jest wszystko git. Niedługo, właściwie za chwileczkę, będziemy mieli już 12 level wbity. Ja myślę, że będę po prostu to w jakiś tam sposób pauzował i co jakiś czas wznawiał nagranie, żeby pokazywać wam jak to wygląda, który mam level i mniej więcej jakie tam dane osiągnięcie udało się zrobić. Pstrągowy miść. O, młody pstrąg tęczowy, ale też bardzo fajnie, dosyć płatny. Zatrzymujemy, słuchajcie, wszystko jak leci, zatrzymujemy na razie. Muchy są bardzo opłacalne, więc nie ma co jakiejś filozofii wielkiej, słuchajcie, prawić. 4 kilo ryby już jest zapełnione, także widzicie, jesteśmy na szczycie pierwszym, drugi szczyt jest tam później nad ranem. Skalne jezioro jest dosyć małe, tu widzicie, nie ma jakiejś wielkiej miejscówki, są praktycznie dwie miejscówki, obie oddają moim zdaniem 100%, jak widzicie, cały czas coś się dzieje, wyciągasz rybę za rybą. No i o, już mamy nowy level, ale my nie mamy czasu na nowy level. Coś nam się odblokowało, ale nawet nie interesuje mnie w tej chwili, co? Chyba Holandia było napisane. Holandia nas nie interesuje, jest dosyć słaba. O, coś fajnego. O, to już jest naprawdę fajna ryba, bo odjechała. Tak, unikaty właśnie tam odjeżdżają w tą stronę. Pamiętam te czasy, jak się męczyłem z tymi pstrągami. Aczkolwiek jak byłem wtedy tutaj na pstrągach, to raczej miałem słabszą wędkę. Tak mi się wydaje, że troszkę ta wędka była słabsza i dlatego się tak też wtedy męczyłem z tymi pstrągami. Zobaczcie, jak one tutaj czasem potrafią w błąd nas wprowadzić i robić luz na żyłce. Warto sobie wędkę dać do dna. Pstrąg tęczowy. No ja bym chciał unikata, no ale 77 doświadczenia, nie ma tragedii, moi drodzy. Na jakieś kolejne osiągnięcie, widzicie, i w ten sposób zbieramy sobie te monetki, zbieramy. Praktycznie ich na nic na razie nie wydajemy.
Zbieramy, zbieramy, jeszcze raz. Zbieramy. Na muchy mi się wydaje, że gorzej oddaje mi się. Zobaczmy tą ikrę jeszcze. Testujemy, słuchajcie, chociaż ikra jest dosyć droga, jest średnio opłacalna. Dlatego bym raczej proponował, raczej bym, moi drodzy, proponował tutaj łowić na muchy, na koniki polne. To mi się wydaje być całkiem okej. Okay. No, tylko musicie mieć cały czas na uwadze to, że no, tak jak ja, jeżeli kupiliście tą strunę 15 kilo, bo chcielibyście, bo zobaczcie, miałem poprzednią siatkę 7 kilo, już miałbym prawie ją praktycznie zapełnioną. Dlatego myślę, że to była dobra decyzja, żeby kupić tą strunę. Mimo, że za dwa levele będzie siatka 25 kilo, no to uważam, że no to się po prostu zwróci, to było konieczne. Natomiast no, musicie mieć to na uwadze, że jak macie tą strunę, to ryby nie wypuścicie, jak wam by wpadł fajny unikat. No to już nie wypuścicie jakiegoś pizderytka z siatki, więc no niestety, strąg tęczowy, ale fajnie, 136 kasy, zobaczcie, no całkiem, całkiem, całkiem to idzie sprawnie. Sami widzicie ten pasek postępu, jeśli chodzi o levele, idzie bardzo szybko, bardzo sprawnie. Dopiero co złowiliśmy, słuchajcie, dopiero co osiągnęliśmy 12 poziom, a już idziemy, zaraz będzie 13. I tak jak mówiłem, no jeszcze się zastanowię, czy wychodzić z łowiska. Przy 15 levelu pewnie to zrobię, kochani. Ale to też zrobię częściowo dla was. Dobra, zatrzymujemy. Była umowa, że wszystko zatrzymujemy. Słuchajcie, no bo plan jest taki, że 15 level to jest wtedy ta siatka 25 kilo dostępna i przede wszystkim sto jak na trzy wędki, znaczy na dwie wędki, trzecia w ręce. I to jest idealne według mnie tutaj na Skalnym Jeziorze łowienie. I chciałbym właśnie takie coś, kochani, spróbować, że łowiłbym właśnie na trzy wędki. No na razie, jak widzicie, ta ikra nam nie oddaje, bo zwykłe pstrągi biorą i to jest w ogóle szkoda, wiecie, czasu, więc spróbujemy też na muchy. Spróbujemy, kochani, na muchy. Żywce to dałem po prostu na zasadzie testów. Uważam, że one generalnie nie są opłacalne, no ale jeżeli chcemy wyciągnąć fajnego unikata, którego myślę, że uda nam się wyciągnąć, to można zaryzykować. Jakoś tam się zwracają te żywce, nie można mówić, że nie, ale też nie ma jakiegoś wielkiego szału w tym. Zobaczymy, czy to będzie unikat. Na pewno będzie coś fajnego, kochani. I to jest właśnie metoda, którą też często stosowałem na arapaimach. Polecam wam wędka do dołu, moi drodzy, pompowanie do tego. I w ten sposób o wiele szybciej jesteście w stanie rybę wyciągnąć, ale z pstrągami musicie niestety uważać i kontrolować, bo właśnie dzieją się takie rzeczy, jak widzicie teraz ten pstrąg. O, uciekła. Widzicie? Takie rzeczy niestety, takie psikusy pstrągi potrafią nam robić. I trzeba bardzo mocno uważać. Jeden ruch nie w tą stronę, co trzeba, i już jest problem. Już jest, kochani, problem. I to właśnie się dzieje. No to się dzieje każdemu, także nie przejmujcie się, jeżeli wam się takie coś zadzieje. Jak widzicie, i mnie również takie rzeczy się przydarzają. Chyba to jest druga ryba, która mi uciekła. Poprzedni to był jakiś karp, który mi uciekł. Gdzie przypon w ogóle urwałem na leśnej willi. Tu jest druga podobna sytuacja. No, życie, życie. Pani, dobra, także ja pauzuję na chwilę grę. Jeżeli jakiś unikat by wpadł, to wam oczywiście go pokażę. Przeniesiemy się za chwilę na drugie miejsce i tam jak najbardziej będziemy dalej nagrywali i będziemy dalej polowali. No i będę wam pokazywał na bieżąco postępy, żebyście widzieli. Taka forma myślę, że jest całkiem fajna, żeby właśnie więcej pauzować i zdawać wam relacje, no bo w końcu jest to taka relacja prawie że na żywo, żebyście śledzili moje postępy. Czasu w grze mam spędzonego około 8 godzin, jak dobrze liczę. Nawet chyba nie, moi drodzy. Nawet wydaje mi się, że nie. Musiałbym to na Steamie sprawdzić, ale wydaje mi się, że może być tak, że nawet 6 godzin spędziłem czasu w grze, także jest to całkiem niezły, myślę, że wynik. Patrzcie, coś tu się dzieje, nie pozwalają mi nagrania zakończyć, a ja teraz nie mogę się zdecydować, co mam robić, no bo tutaj coś fajnego mi wzięło na muchy.
Tam coś się dzieje też i nie mogę się, kochani, zdecydować, co robić, żeby nie zerwać, żeby nie uciekła. Ta odjeżdża w cholerę. Zobaczcie, i znowu taka sytuacja jak ostatnio. Trzeba mocno, mocno wtedy naciągać tą żyłkę. Trochę też ruchem, widzicie? Trzeba mocno, mocno tą żyłkę naciągać, jak ta ryba tak wam robi, bo wam ucieknie przez luz. Tylko to jest, widzicie? O, wychodzi. Może uda nam się drugą złowić. Krąg tęczowy, no zbyt fajny to on nie jest. Myślałem, że jakiś unikat. O, ten już nam odjechał. Dobra, także widzimy się za chwilę z drugiej miejscówki i tam będziemy działali jak najbardziej dalej. My lecimy, moi drodzy, dalej. No, coś tutaj fajnego mi znowu na małe żywce chwyciło. Poza nagraniem złapałem medalowego Stronga, także dosyć fajny exp i fajna kasa. No, teraz też walczy dosyć mocno, więc myślę, że kolejny medal powinien wejść. No niestety, a tak, jest medal. Zobaczcie, 159 doświadczenia, 300 kasy. Bardzo, bardzo, moim zdaniem, opłacalna sprawa. Także niebawem wbijamy 13 level. Ja za chwilę będę się oczywiście... znowu jakieś osiągnięcie, widzicie, co chwilę jakieś osiągnięcia wpadają, co chwilę wpadają jakieś monetki, także super. No, wydaje mi się to bardzo fajną opcją. Postanowiłem, że zaraz czas oczywiście będę przesuwał. To jest ten moment, w którym za chwilkę przesuniemy czas i włączymy sobie misję na eksplorację, które oczywiście zrobimy w następnym odcinku, żeby to był, wiecie, porządek, także kolejny odcinek, odcinek siódmy, będzie eksploracja pierwsza, jeśli chodzi o Skalne Jezioro. Chciałem, żeby to, wiecie, lepiej te odcinki, żeby były krótsze, zwięzłe i na temat, żeby każdy znalazł, co tam sobie chce. Przeniesiemy się po zmianie czasu. Tylko chcę zapełnić siatkę, chcę zmienić czas i przenieść się, potestować drugą miejscówkę. Dam wam podsumowanie. O, zobaczcie, tu cały czas coś bierze, jeszcze tego czasu nie przesunąłem. Może nie są to jakieś wielkie ryby, bo unikat jeszcze żaden nie wpadł. Ale no, ten medalowy faktycznie fajnie walczy, jest fajna zabawa przy tej wędce, słuchajcie, do 2, chyba 2,6 kilo, jak dobrze pamiętam, mam kołowrotek. No to taki medalowy 1,5 kilo, no troszkę już potrafi walczyć, to będzie raczej zwyklaczek jakiś. No i zrobimy podsumowanie, bo tak jak mówiłem, mój cel teraz było wszystko ładować do siatki. Strąg tęczowy, ale ładujemy wszystko do siatki, żeby to, znaczy siatki, struny w tym momencie. Rzucimy sobie troszkę tu bliżej, bo tu unikaty też chodzą. Okej. Tą wędkę musimy z muchami też przerzucić, bo tam jakieś branie było. I tego gościu stoi, trochę mi zasłania niestety. No i dobra, no i zaraz zobaczymy. Dalej zrobimy sobie eksplorację. Jak widzicie, łowię w nocy. Idzie to bardzo fajnie, bardzo szybko. W ciągu 20 minut praktycznie siatka zapełniona, gdzie jeszcze wam, wiadomo, po drodze wiele rzeczy tłumaczyłem. Więc jak widzicie, co bym miał zrobić takie podsumowanie, jeśli chodzi o dołączenie na, powiedzmy, tym 12, 11 levelu. Myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby na takim levelu dołączać na Skalne Jezioro. Na dwóch wędkach, które nie są jakieś super wielkie, też jest całkiem ok, chociaż tak jak mówię, ja te wędki troszkę wymieniłem raz, tak? Młody pstrąg tęczowy, nie jest to jakieś cudo, ale ładujemy wszystko, żeby jak najszybciej zapełnić tą strunę, bo chcę wam zdać relację, na ile to się opłaca. Zrobimy jeszcze drugą miejscówkę. O, zobaczcie, no i to jest bardzo fajne, tu się cały czas, moi drodzy, coś dzieje. Raz za razem praktycznie w tej miejscówce, w której tutaj stoimy, jeżeli byście mieli ten chyba 14 level i po prostu stojak na czwórkę, na dwie wędki, to tak naprawdę rybę za rybą jesteście w stanie tutaj z tej miejscówki wyciągać. Jeszcze wam tu pokażę, co zrobić, bo zobaczcie, to jest taka metoda właśnie złowienia arapajmy, ona się sprawdza. Zobaczcie, jak wam ta ryba płynie w waszą stronę i się robi luz na żyłce, no to musicie troszeczkę ją podciągnąć, obracając się. I też robimy, zobaczcie, pompowanie. Wtedy bardzo szybko to się nawija. Ale to będzie jakiś zwyklaczek, więc dlatego tak lekko idzie. A nie, medalowy, zobaczcie. I już praktycznie niewiele nam do levelu brakuje. Dobra, ja nie będę tutaj nagrywał. Jakbym czasem chwycił unikata, to wam pokażę, aczkolwiek i tak jednej ryby mi tylko brakuje.
i zrobimy podsumowanie. Także za chwilkę się widzimy. No i mamy, moi drodzy, siatkę pełną, jak widzicie, także szybkie podsumowanie, przesunięcie czasu, no i zmienię się na kolejną miejscówkę i odpalę sobie oczywiście misję, jeśli chodzi o noc, to możemy przewinąć dowolnie. Koszt to jest 300, czyli te przedłużanie, jak widzicie, już małe nie jest. No ile na tej siatce zarobiliśmy? 2312, no na premce byłoby ponad 3000, czy no wiadomo, ta premka kusi. No generalnie, jeżeli no macie tą strunę, mój wniosek jest taki, że jest to trochę mało kasy i lepiej jednak te takie młode jakieś ryby po prostu z tej siatki wypuszczać. To jest mój, moi drodzy, taki mały wniosek. Ja się przenoszę na drugą miejscówkę, czyli tutaj. Oczywiście czas też sobie przesunę i tutaj, słuchajcie, fajna miejscówka przy tym kamieniu. Zobaczcie, jaka ładna, tylko oczywiście trzeba... O, tu już kolega widzę, jak trzeba... Jak trzeba podpórkę i o tej podpórce oczywiście mówimy. To jest bardzo fajna podpórka. Czy na żywce? Ja sobie to, słuchajcie, teraz zmienię na po prostu koniki polne i na muchy. Będziemy ekonomicznie łowić tutaj przy skałce. Będziemy, moi drodzy, bardzo ekonomicznie łowić. Tu mamy muchy, tam mamy koniki polne. Dobra, jest git, myślę. Będziemy oczywiście rzucali bliżej, przez co też nie będziemy tyle czasu na holowanie tej ryby tracili. Bo tamta opcja pod skałą jest dobra, ale jak widzicie, troszkę tą rybę trzeba poholować. No już mamy pierwszego gałgatka. Ciekawe, czy będzie może w końcu pierwszy unikat. Nie, bo za łatwo coś idzie. No ale teraz oczywiście będę robił medalowy, proszę, i to złoty. Zobaczcie, 130 doświadczenia, jak pięknie, naprawdę. Zobaczcie, już praktycznie mamy 13 level. Pięknie, to jest naprawdę ten złoty pstrąg z Colorado, naprawdę oddaje najlepiej. Sami widzicie, jakby jeszcze unikat wpadł, to już w ogóle. Także będę się z wami żegnał levelem, moi drodzy, już prawdopodobnie 13. Ostatnia rybka dla widza, level 13 będzie wbity. Ja nagranie zatrzymam w ten sposób i widzimy się w kolejnym odcinku, w którym będziemy robili po prostu tą eksplorację i myślę, że będę robił ją właśnie z tego miejsca, kontynuując dalej nagranie. Także dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, że staram się w miarę możliwości też i pauzować to, po to, żeby wam te postępy pokazywać, żeby jak najmniej robić poza nagraniem. Wyjątkiem była wczoraj trochę leśna willa, ale też zrobiłem dla was taki małe podsumowanie. Także plan jest na pewno, moi drodzy, taki, że raczej, moi drodzy, chciałbym tutaj spokojnie do tego 20 levelu na Skalnym Jeziorze posiedzieć. Tak jak mówię, emerald mnie w żaden sposób nie kręci. Są oczywiście zwolennicy tego emeralda. Dla mnie on jest... czukan jakiś. Chociaż ten czukan jest... Chociaż ten czukan, jak widzicie, no fajnie oddało exp, bo trzy były expa, no ale... Łosoś Clarka. Dobra. No to w ten sposób, moi drodzy, się z wami pożegnam. Ja będę robił tutaj eksplorację. Level 13 został wbity. No i widzimy się na eksploracji w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.